A gdyby tak, zamiast rzucać wszystko i wyjeżdżać w bieszczady, zbudować sobie swoją własną, pełnoprawną, nawet niepodległą wyspę i mieć wszystko gdzieś? Pewnie dla wielu osób taka propozycja byłaby bardzo kusząca, ale najpierw trzeba by było w ogóle zrealizować taki pomysł i niewielu na to stać. No chyba, że jesteś szaleńcem, jak pewien Włoch, który w 1968 roku faktycznie zbudował sobie wyspę. Cześć z tej strony, Ola i zapraszam na recenzję nowej włoskiej produkcji od Netflixa pod tytułem Wyspa Róży. Jeżeli szukalibyście tytułu po włosku, no to jest on znacznie bardziej rozbudowany, jest to niesamowita historia Wyspy Róży i wydaje mi się, tak oczywiście w wolnym tłumaczeniu, jest taki tytuł, że ten tytuł znacznie bardziej pasuje do tej komedii. Komedii, która jest naprawdę fantastyczna i wydaje mi się, że powinno powstawać takich więcej, ponieważ. To nie jest zwykła, pusta komedia o jakiejś tam wyspie, o marzycielu, to jest historia, która naprawdę się wydarzyła i zasługuje na pamięć. A przy okazji forma jest bardzo zjadliwa, bardzo lekkostrawna, więc ten film ogląda się naprawdę dobrze. I skłamałabym, jakbym powiedziała, że nie miałam żadnych oczekiwań wobec tej produkcji, bo może co do samej produkcji nie miałam oczekiwań, ale kilka dni wcześniej zaczęłam szperać w internecie, o co w ogóle chodzi z tą wyspą Róży, bo faktycznie istniała taka wyspa, krótko żyła, ale była faktycznie i historia jej twórcy i samego konceptu jest naprawdę fenomenalna i została bardzo dobrze przeniesiona na ekran. I zanim przejdę do opisu fabuły i innych detali w związku z tą produkcją, to chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje, właśnie między innymi filmów, czy też seriali, czy od czasu do czasu książek, a każda subskrypcja motywuje mnie do dalszej pracy. Film wyspa róży koncentruje się na postaci włoskiego inżyniera, który nazywał się Giorgio Rosa. I właściwie wokół niego wszystko się kręci. Niedawno zdał swój egzamin inżynierski i na tenże egzamin skonstruował samochód, bo stwierdził, że będzie tak fajnie i praktycznie. Trochę mu zabrakło czasu, więc do tego samochodu wstawił kanapę babci. Więc już tu widzimy na tym etapie, że ta historia będzie naprawdę zwariowana i że będą się unosić opary absurdu, ale muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. No bo tu nie chodzi Chodzi o samochód czy samolot, który również pojawia się w rozmowach, ale o wyspę. No i George Rosa musiał odpuścić pomysł konstruowania zwykłej wyspy piaszczystej, no bo nie za bardzo wiedział, jakby można było to zrobić, ale miał znacznie inny, lepszy plan. Bardzo innowacyjny, nowatorski jak na te czasy, bo jak wspominałem we wstępie, rzecz dzieje się w 1968 roku. No i George Rosa nie chciał być takim zwykłym inżynierem pod butem rządu, nie chciał po prostu być zwykłym pracownikiem. Stwierdził, że on zrobi coś wielkiego, że on zaistnieje, że zmieni świat. No i faktycznie zmienił na moment ten świat i był z siebie bardzo zadowolony i wtedy czuł się naprawdę szczęśliwy. Więc ta historia koncentruje się na Giorgio Rozie i na wyspie, którą zbudował. Wyspie, która została skonstruowana u wybrzeży Włoch, niedaleko Rimini, ale już na wodach międzynarodowych, żeby Włosi nie mieli takiego faktycznego pretekstu, i mogli interweniować. Historia pokazała, że jednak troszeczkę inaczej to wyglądało, ale nie będę tutaj spoilerować, bo jeżeli chodzi o samą historię Republiki Wyspa Róży, no to jest bardzo mało znana. I nie tylko ogólnie poza granicami Włoch, ale przede wszystkim we Włoszech, bo to jest historia, która żyła, żyła bardzo krótko i jedynie ludzie mieszkający na północy Włoch wiedzieli, że coś takiego istniało. No bo rzecz dzieje się w Rimini, w Bolonii, a jeżeli zapytałoby się kogoś na południu o Wyspę Róży, to raczej na 90% nie wiedzieliby o co chodzi, chociaż teraz powstał ten film, więc mam nadzieję, że, że więcej osób będzie kojarzyło tę historię, bo naprawdę warto. Ale zanim przejdę do faktów w związku z tą produkcją, to chciałam zwrócić uwagę na kilka kwestii technicznych, bo to nie jest tak, że Sydney Sibilia, czyli ten reżyser, miał bardzo dobrą historię, a i tak sobie ją po prostu wrzucił w jakieś ramy, odwalił ten film. Nie, tak to tutaj nie wygląda. To jest naprawdę bardzo dobra produkcja pod względem technicznym. Przede wszystkim jest to komedia i faktycznie komedia jest zabawna. Może nie dla wszystkich będą śmieszne żarty o kalabryjczykach i może tytułem wyjaśnienia, że dzieje się na północy, jak już wspomniałam, Natomiast kalabryjczycy tam są traktowani jako tania siła robocza i główni bohaterowie trochę się z nich wyśmiewają. Więc, okej, okay, takie żarty może nie wszystkim przypadną do gustu, ale jeżeli chodzi o, o inne żarty, inne kawały, no to naprawdę są tutaj dopracowane i można przynajmniej raz popłakać się ze śmiechu. Też nie będę spoilerować, bo ja naprawdę bardzo dobrze bawiłam się na całej produkcji, ale ja ogólnie lubię ten Włoski humor, włoski klimat, także pod tym względem, no po prostu mi się podobało. Wspomniałam, że unoszą się tutaj opary absurdu. Unoszą się w związku z samą wyspą i reakcją rządu, no bo rząd, którego kadencja się kończy, on sobie obraduje o różnych rzeczach, między innymi właśnie o tych protestach w 68 roku przeciwko wojnie w Wietnamie. No i w Rzymie został tylko jeden uniwersytet, który działa. Reszta studentów protestuje. Także no, wyślijcie tam parę ciężarówek, niech zrobią robotę. No i chodźmy na obiad, bo już jesteśmy głodni. Tak wyglądają te obrady do momentu, gdy wyciągnięty jest temat wyspy. Wyspy, którą zainteresowały się inne kraje, ponieważ Giorgio Rosa zdecydował się, że Troszkę szepnie paru osobom, no i chciał udać się również do Rady Europy, ponieważ zależało mu na niepodległości, no i nie bez przyczyny skonstruował ją na wodach międzynarodowych. No i dopiero ten temat wyspy jest wyciągnięty na powierzchnię. No to Włosi siadają. Siadają za stołem i jednak nie będziemy jeść, jednak nie idziemy na obiad, obradujemy w tym momencie teraz. Nieważny jest Wietnam, nieważna jest wojna, nieważne są protesty. Najważniejsza jest ta wyspa. Wyspa, która może stać się niepodległa. Także tych absurdów jest tutaj naprawdę bardzo dużo i są naprawdę świetnie zaakcentowane. Nie będę o wszystkich opowiadać, ponieważ myślę, że mogłabym popsuć komuś zabawę, ale ten z rządem nie jest jakimś wielkim spoilerem, bo można było się tego spodziewać, że trochę. Kwestii politycznych zostanie tutaj wciśniętych z uwagi na czas, gdy te wydarzenia miały miejsce. Film Wyspa Róży jest również dopracowany pod względem muzyki. Muzyki, która pochodzi z różnych okresów, są to naprawdę bardzo różne kawałki i są świetnie dopasowane do wydarzeń. Słowa tych piosenek, które są niejednokrotnie przetłumaczone na język włoski, mimo że są to piosenki zagraniczne w stosunku do Włoch, one świetnie współgrają z wydarzeniami i świetnie współgrają z samym głównym bohaterem Giorgio Rossom. I tutaj aktor zrobił genialną robotę, bo Elio Germano, ilekroć wchodzi na scenę, ją po prostu kradnie. Jest strasznie nieporadny, cały czas chodzi z głową w chmurach, jest marzycielem i w sumie to nie myśli o konsekwencjach. On po prostu działa, ma plan i go realizuje. Co będzie, to będzie. Chce zmienić świat, chce coś po sobie zostawić, no i faktycznie mu się to udaje. A Elio Germano genialnie pasuje do tej roli, więc Sibylia podjął naprawdę bardzo dobrą decyzję, obsadzając go w niej. Na uwagę zasługuje również postać Niemca, właściwie bezpaństwowca, Wolfganga, który również odgrywa tutaj kluczową rolę i bardzo umiejętnie zmienia akcent, zmienia tonację swojego głosu, gdy przed nim pojawiają się kobiety, Jest też już takie zabawne. A sam aktor jest naprawdę sympatyczny. W ogóle sama bardzo sympatyczne i trudno ich nie lubić. No dobra, ale co z samą wyspą? Bo ta wyspa faktycznie powstała w 1968 roku i jeżeli chodzi o tę technikę, jak ona została zrobiona, że te słupy, na których ona została ustawiona, były wydrążone. To faktycznie miało miejsce, bo Giorgio Rosa, według jego syna, który miał 7 lat, gdy ta wyspa powstawała i gdy już istniała, on był inżynierem przed duże I, takim inżynierem w niemieckim stylu, bardzo dokładnym, dopieszczał szczegóły, bardzo zależało mu na tym, żeby wszystko było idealne. I dlatego ten projekt był dopracowany pod wieloma względami. Nie tylko pod względem tego, gdzie był, że właśnie na wodach międzynarodowych, bo on już miał wszystko zaplanowane do przodu. On wiedział, że będą znaczki pocztowe że to nie będzie tylko taka dyskoteka, gdzie ludzie będą przyjeżdżać. Faktycznie chciał mieć swoje niepodległe państwo. Nawet planował walutę, więc naprawdę dużo rzeczy tutaj mogło pójść nie tak, ale wcale nie musiało, bo wszystko było tutaj dobrze zorganizowane. No i właśnie sam projekt techniczny, czyli tych wydrążonych słupów, na których została postawiona ta wyspa, bo inaczej trudno byłoby zwodować je, gdyby były wypchane. Także no tutaj te szczegóły techniczne również się pojawiają, no i są zaczerpnięte z historii. Dokumentacja jest bardzo biedna, no i Sibylia miał spory problem, żeby poukładać tę historię, dlatego zaangażował w nią syna George'a Rozy. George'a Rozy, który umarł kilka lat temu, ale jeszcze dał błogosławieństwo tej produkcji. No i jego syn przyznał, że na pewno ten film by mu się spodobał. No, i faktycznie ta wyspa miała 400 metrów kwadratowych i było ją trudno skonstruować, i mało osób przy niej pracowało, tak samo jak to zostało przedstawione w tym filmie. Jego syn wspominał również, że George Rosa był księciem anarchistów, bo faktycznie zwrócił się do Rady Europy po pomoc, i faktycznie Włosi mieli różne teorie dotyczące tej wyspy. Między innymi z takich najbardziej szalonych pojawiły się tezy, że na pewno pod tą wyspą pływają sowieckie okręty podwodne, że to jest jakiś spisek, że to tak nie może być. No i to jest bardzo zgrabnie wplecione do tej produkcji i odzwierciedlone. Poza tym pojawiły się mniej spektakularne zarzuty, że się tak wyraża, że to będzie raj podatkowy albo że będzie tam kwitł hazard. Także pojawiły się też takie kwestie, no i ostatecznie Włosi cały czas mieli tę wyspę na celowniku, gdy tylko sprawa nabrała rangi międzynarodowej. No i George Rosa i jego syn śmiali się jeszcze przez jakiś czas, że to była jedyna inwazja, która udała się Włochom. Ciekawe jest dla mnie to, że tak mało osób słyszało o tej historii. Zwłaszcza Włochów, ponieważ. O tym było głośno w tym 68 roku i zastanawia mnie, czy rząd zdecydował się podjąć jakieś kroki, żeby troszkę wygasić ten temat. No bo w filmie jest przedstawione parę wątków, jak to oni próbują zniechęcić ludzi do tej wyspy. Oczywiście skutki są odwrotne, jak to często bywa, jak rząd, który kończy kadencję, jak w tym przypadku, próbuje coś tam zdziałać. W każdym razie bardziej to była kwestia pod publiczkę i kwestia honorowa. Zwłaszcza, że George Rosa był wybitną postacią. Postacią, która była inżynierem przez duże i, jak już wcześniej wspomniałam, ale także człowiekiem bardzo pracowitym. To mu nie przyszło tak, o po prostu. On wstawał o 5 rano, jechał z Bolonii do Rimini i pracował cały czas przy tej wyspie. No i to jego syn właśnie o tym opowiadał, że często go tam zabierał i pozwalał mu patrzeć, jak ta wyspa rosła, jak kwitła, jak, jak to w ogóle wyglądało. Także jego syn ma tutaj naprawdę niesamowite wspomnienia w związku z tym. I jest jednym z niewielu, którzy mogą opowiedzieć tę historię z pierwszej ręki. Także ja się bardzo cieszę, że Netflix zrobił ten film. Film, który jest bardzo, bardzo dobry, jest faktycznie komedią. Komedią absurdu, ale komedią, która bawi i która przy okazji coś niesie, bo opowiada piękną historię. Historię o marzycielu, a takie historie po prostu są miłe i dobrze je czasami obejrzeć i dobrze pamiętać o takich ludziach, którzy chcieli zmienić świat, chociaż próbowali, chociaż chcieli dołożyć cegiełkę od siebie. Także ja zdecydowanie polecam film Wyspa Róży i jeżeli już go oglądaliście, no to dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie, bo jestem ciekawa waszych opinii, zwłaszcza, że Wyspa Róży przywołuje skojarzenia innej wyspy, znacznie mniej rozwiniętej, no bo to był bar, restauracja, znaczki pocztowe. I oczywiście piję do wyspy o nazwie Sealand, platformy wiertniczej. Natomiast tutaj troszkę była wyższa ranga. Także jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!